ponieważ ujęcia na tle instalacji będą wskazane. A nie chcę zostać internetowym celebrytą, którego wszyscy proszą o autografy. No to jest off-grid incognito. A jak mnie Tauron wkunerwi, to zrobię tak. Osiem kilowatów idzie obciążeń, czyli ładuje się samochód nadwyżkami do grida 0, tam w granicach błędu około 200 W. Inwerter, czyli 2 Froniusy 4,8 kW, chargery 4,2. I teraz jak mnie Tauron to zrobię tak. Jak w głównym wyłączniku zrobię tak. I papa Tauron. Wszystko chodzi dalej. Jedyny komunikat to jest grid lost. Przychodzi powiadomienie push na telefon. I co mamy? Tauron poszedł się gonić, a wszystko działa dalej. Nie dostaną ode mnie za darmo prądu. Froniusy produkują dalej. Wschód 400 W, zachód 4 ponad kW. Moce wschód-zachód podobne, więc widać jak działa instalacja wschód-zachód-południe. Instalacja jest genialnie rozłożona. No i tyle. Tauron odłączony. Auto się ładuje. Mogą się gonić. Mogą mi robić blackouty. Mogą mi wyciągać licznik. W środku zimy mi wystarczy prądu. No i znowu, żeby nie zostać celebrytą YouTube'owym i nie rozdawać autografów, to film taki, żeby pokazać, co można zrobić samemu, własnoręcznie, przez 6 miesięcy wieczorami jesienno-zimowymi w garażu. Paneli pokazywał nie będę na dachu, bo każdy wie, jak panele wyglądają. I podziękowania dla Macieja z kanału Smart DIY, bo spowodował, że po 3 latach zastanawiania się w końcu taką instalację zamontowałem. Chciałem to zrobić od dawna, ale i czasu brakowało, i koszty wysokie, ale też kilka cennych wskazówek od niego, z jego filmów dostałem, także dziękuję. Tyle z mojej instalacji. Już nie ma co rozbudowywać. Wiatraka nie będzie, bo bez sensu. Trackera nie będzie, bo nie ma miejsca. Chciałbym 50 kWp, ale nie ma gdzie. To na razie.